Cześć, witajcie. Piękna jesień, słuchajcie, dookoła, a ja się z wami dzielę taką informacją. Mamy, słuchajcie, pompę boszowską, która przestała podawać pełne paliwo, czyli wysokie ciśnienie z niej było. To jest pompa, która kiedyś została odrzucona. Odgrzebałem ją u siebie na złomie i chcę wam pokazać, podzielić się informacją, co można zrobić z czymś takim. Tu, słuchajcie, macie... Nie wiem, czy to widać. Jest tabliczka Boscha. Jest to pompa boszowska. Oczywiście z pojazdu, który jest w common railu. Ja ją, słuchajcie, wstępnie już rozkręciłem. Natomiast chcę się podzielić z wami informacją, rzecz taką. Zdarzy się może sytuacja podobna z pompą taką z common raila w dowolnym pojeździe, który postał bardzo długo, bądź na przykład zatankowaliśmy jakieś kiepskie paliwo, bądź filtr paliwa był przytkany. Ja już, słuchajcie, ją wstępnie rozkręciłem, żebyście nie musieli czekać. Generalnie rzecz jest jaka, jeśli chodzi o kwestię rozkręcenia takiej pompy, musicie to zrobić w imatle. Niestety innej możliwości nie ma, a ja wam zaraz naświetlę sytuację taką, co w takiej pompie może się zrobić i co się dzieje, dlaczego taka pompa przestaje pompować paliwo. Przede wszystkim nie poddajcie się, nie dajcie się tam naciągać na jakieś koszty, bo gdzieś tam pojedziecie i się zrobi akuku. Rzecz jest jaka, jeżeli odkręcicie sobie śruby tutaj, które główne są śruby, gdzie musicie się dostać do środka, do tej pompy, to macie tutaj takie malutkie wyżłobienie. Ja już to co prawda się pokręcę pod wiosłem, ale macie wyżłobienie, gdzie bierzecie płaski, cienki, mocny śrubokręt i najnormalniej w życiu, o tu, gdzie ten znaczek jest taki, bierzecie sobie, podważacie w tym miejscu i ściągacie sobie górę tej pompy. Jak ściągniecie górę tej pompy, o, mamy. O. Przede wszystkim nie bójmy się, że coś rozsypiemy, nie? Dobra, mamy tak, mamy łożysko główne zdjęte z uszczelniaczami. No i teraz, słuchajcie, rzecz jest jaka. Mamy w środku wałek główny. Tam w środku mamy tu wałek główny. I są, słuchajcie, trzy sekcje, które tłoczą wysokie ciśnienie. No i teraz ja wam pokażę rzecz jaką. Nie wiem, czy to będzie widać, ale postaram się, żebyście widzieli, co jest tak naprawdę problemem, który robi całego psikusa w pompie, żebyście się nie bali to rozebrać. O, dobra. No i słuchajcie tak, wałek główny jest taki zrobiony na mimośrodzie i tam w środku jest taka krzywka, która wyciska to coś. Wciska tłocz, czyli pracując tak jak pracuje pompa, o, przesuwa sobie środek i po prostu natrafiając na każdy poszczególny tłoczek, nie wiem, czy to teraz widać, myślę, że obserwujcie tutaj tego tłoczka, ten tłoczek zostanie wciśnięty, o tak, dokładnie tak, potem zostaje wciśnięty ten, no i słuchajcie, no i teraz właśnie macie tu, słuchajcie, jest trzecia sekcja, która powinna tłoczyć. I wygląda to w ten sposób, że jak zaobserwujecie dobrze tego na przykład tłoczka, to ten tłoczek wyszedł w dół, czyli się wycofał na sprężynie. Ten, słuchajcie, się wycofał. Jak widzicie tego tłoczka tam, tamtego, o, widzicie, on się wycofał. A ten tłoczek, nawet jeżeli tą krzywkę odsuniemy, o, tak, widzicie, do tej pozycji, to on najnormalniej w życiu został. O, siedzi sobie, nawet jeżeli ja w niego pukam, to on nie wychodzi. No i teraz tak, przede wszystkim, jeżeli chcecie takie coś rozebrać, odsuniemy się, tak, żebyśmy sobie tu nie przeszkadzali nawzajem. Jeśli chcecie takie coś wyciągnąć, to wałek główny najnormalniej w życiu wyjdzie wam do góry. O, proszę bardzo. Mamy wałek wyjęty. Jest wyjęty, prawda?
Możemy go sobie odłożyć. Tutaj ta krzywka, która jest, została przepchana poprzez dwa tłoczki do tego jednego, który nie wyszedł, a powinny się zrównać na środku. No i teraz słuchajcie rzecz taką. Odkręcamy dowolną sekcję, żebyście zobaczyli tą różnicę, co tam tak naprawdę siedzi, co piszczy w trawie. Od razu jak się widzimy, to słuchajcie, kliknijcie sobie łapeczkę w górę, poproszę o subskrypcję, na bieżąco jakieś tam rzeczy, będziecie coś wiedzieli. Teraz słuchajcie, odkręciliśmy wszystkie nasze śrubeczki. Jedna co prawda uciekła, ale to nic, mamy ją. No i teraz słuchajcie, mamy płytka zaworowa, mamy naszego tłoczka. No i słuchajcie, tu jest tłoczek, który pracuje wewnątrz. O, może teraz to będzie widać. To jest tłoczek, który pracuje jedno z drugim, prawda? Sprężyna go odpycha i on najnormalniej w życiu, wciskając, tutaj pokazuje się nam, o, tu teraz widzicie, tu pojawia się nam tłoczek, wyciskając paliwo, tworząc wysokie ciśnienie i to najnormalniej w życiu ma pracować. I to pracuje, prawda? Czyli mamy jedną sekcję dobrą. Natomiast, słuchajcie, lecimy do sekcji drugiej. Tej, która robi nam całego psikusa. No i tutaj jak widzicie, lekielek ten jest nieodpychany w ogóle przez sprężynę, dlatego że ta sprężyna na aktualną chwilę nie jest w stanie już cofnąć samego tłoczka. Jeżeli rozbierzemy tutaj nasz dekielek pod sekcję wysokiego ciśnienia, no proszę bardzo, to się nam wszystko rozsypało, ale to jest akurat pikuś. Natomiast macie tłoczka, który jest sprasowany. No i teraz słuchajcie co. Jeżeli taki tłoczek stoi, to wiadomo, że ta pompa. Przyjmijmy takie założenie, że pompa daje, to jest tylko moje założenie, bo no wiadomo, że daje wyższe ciśnienie, że pompa daje 300 barów. A w momencie braku jednej sekcji, ona daje tylko 200. Czyli wiadomo, że wstępnie, jeżeli ona kręci i wytwarza na przykład 70 barów, żeby samochód zapalił przy trzech tłoczkach, no to bez jednego tłoczka to już różnica będzie duża i po prostu silnik nam nie zapali. Także tak to wygląda. A i pytanie, słuchajcie, następne takie. Co zrobić, żeby to udrożnić, żeby to chodziło? Więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Przede wszystkim musicie to coś rozebrać. Śmiało możecie to ruszyć. Jeżeli tłoczek wasz tutaj, ten jest zablokowany, to najnormalniej w życiu ustawiacie sobie to na czymś, staracie się puknąć, żeby go zluzować, tylko uwaga od razu, dlatego że on wyskoczy. Także generalnie rzecz jest jaka, potrzebne jest po prostu puknięcie, żeby ten tłoczek najnormalniej w życiu wszedł do środka. Więc ja co prawda pod ręką nie mam nic, ale pokażę wam rzecz taką, jak mi się uda. Tylko zaraz wyciągniemy tutaj. Wyciągniemy czy nie wyciągniemy? A może nie ma konieczności nawet wyciągania. Musicie najnormalniej w życiu użyć jakiegoś czegoś do stuknięcia. Nie mam, słuchajcie, młotka pod ręką, ale może się uda. No tłoczek się, słuchajcie, ruszył, ale ręką to jest bardzo kiepsko. Ruszył się, bo widzę, jest poniżej tutaj denka. Generalnie, słuchajcie, rozchodzi się o to, żeby go
zluzować. Może zaraz tak zrobię. Puknę troszeczkę mocniej. No, przydałby się młoteczek. Nie chce mi się lecieć. No, w każdym razie, słuchajcie, wiecie, o co chodzi. Ten tłoczek ma pracować na bieżąco, tak? A jeżeli chcecie rozłożyć, jak to wygląda, więc wygląda to w ten sposób. To jest taki tłoczek. Jeżeli są powierzchnie tutaj ładne tego, to się już nic nie dzieje. Tak to właśnie wygląda. On się, słuchajcie, obraca. On się tu obraca, on się kręci wokół swojej osi. O, tu się kręci wokół swojej osi, ale się nie wykręca. Jego można wyciągnąć, bo on jest na takiej zawleczce. Aczkolwiek tu w tym przypadku nie ma konieczności. W każdym razie, słuchajcie, tłoczek prawidłowo pracujący pracuje o tak. Także staram się może, ale kurczę, nie uda mi się to ręcznie tego zrobić. W każdym razie wiecie, na czym problem teraz polega. No i jeżeli, słuchajcie, zrobicie sobie wszystkie trzy tłoczki, żeby wam chodziły. Chociaż zaraz, kurczę, co znaczy, że nie może pójść? O, jest, puścił. Co prawda rozsypał mi się, słuchajcie, w rękach, ale mamy. Wyszedł. No i robimy, słuchajcie, oględziny przede wszystkim. Jeżeli on ładnie wygląda, powierzchnia jest cała. Tragedii jakiejś wielkiej nie było, no aczkolwiek na tyle, że on się zassał. Widać, że jakieś tam ślady wody były. W każdym bądź razie nie załamujmy się, jeżeli takie się coś stanie. Składamy, słuchajcie, wszystkie tłoczki poczyszczone, poskładane, ściskamy go. Wkładamy do środka. Najgorzej będzie z trzecim, bo on będzie wypychany. No i co, słuchajcie, składamy z powrotem. Uszczelniacze, czy idą nowe, to już musicie wy zadecydować. Bo wiadomo, żeby nie robić tego 10 razy. W każdym bądź razie chciałem wam pokazać, co w takiej pompie bardzo często, gęsto się dzieje po tym, jak pojazd długo nie jeździł i stała woda. Bądź po prostu dostałeś jakieś nieczystości z filtra. Także słuchajcie, jak filmik się przydał, łapeczka w górę, subskrypcję sobie kliknijcie, będziecie coś tam wiedzieli bieżącego. No i co, słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Ja sobie składam pompę, odkładam ją, może gdzieś tam kiedyś się przyda. To jest to pompa z Common Raila Boscha, stosowana w wielu pojazdach. Także słuchajcie, jeszcze raz, do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję.